O tym, czy ofiara wypadku, czy groźnego zdarzenia przeżyje, decyduje szybkie wezwanie zespołu ratownictwa medycznego. Liczy się każda sekunda. Jak to zrobić szybko, dobrze i skutecznie? I jakich informacji udzielić, dzwoniąc pod numer 112 bądź 999? Dowiesz się o tym w dalszej części filmu. Obejrzyj i nie bój się ratować, jeśli będzie taka konieczność. Niezależnie od tego, jak bardzo zaawansowane tematy będziemy kiedykolwiek omawiać i o jakich ciekawostkach i trudnych rzeczach będziemy mówić w kuluarach kursu pierwszej pomocy albo tu na kanale Adrenaltika Nonstop, to głównym zadaniem w pierwszej pomocy, głównym zadaniem świadków zdarzenia, osób na miejscu zdarzenia jest wezwanie pogotowia ratunkowego, czyli telefon na numer alarmowy 112. Kiedy zadzwonisz na 112, odbierze operator numeru alarmowego. Powiedz mu dokładnie, gdzie jesteś, włącznie z miastem, z którego dzwonisz, oraz skrótowo, co się stało. Przełączy cię wtedy do dyspozytora medycznego. Dyspozytor medyczny, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, to osoba, która ma naprawdę wysokie kwalifikacje. Jest to osoba, która ma medyczne wykształcenie, może być pielęgniarką systemu, może być ratownikiem medycznym i również 5-letnie doświadczenie albo w zespołach ratownictwa medycznego, albo na dyspozytorni, zanim ustawa weszła w życie, albo też w szpitalnym oddziale ratunkowym, na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbach przyjęć szpitali, które mają oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, chirurgii i ortopedii. Główną rolą dyspozytora medycznego i jego obowiązkiem jest oczywiście dysponowanie zespołami pogotowia ratunkowego, zbieranie wywiadu, rozmowa, przyjmowanie zgłoszeń. Ale do obowiązków dyspozytora medycznego należy również powiadamianie jednostek współpracujących z systemem, takich jak GOPR czy jak SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Również rolą dyspozytora medycznego jest poinstruowanie ciebie, jakiej pierwszej pomocy masz udzielić. Dyspozytor zrobi to wtedy, kiedy zadysponuje do ciebie karetkę, czyli uzna, że stan bezpośrednio zagraża życiu. Wtedy nawet może zostać z tobą cały czas na linii i instruować cię, jakie czynności masz podejmować w czasie, gdy karetka do ciebie jedzie. Ale również, kiedy dyspozytor odmawia ci wysłania zespołu, ponieważ uznaje, że stan nie zagraża bezpośrednio zdrowiu ani życiu, wtedy również ma obowiązek powiedzieć ci, co masz dalej robić, jakie masz dalej podjąć czynności lub gdzie się zgłosić. Z wielu informacji, o które zapyta cię dyspozytor medyczny, najważniejszy właściwie jest adres. Nawet jeżeli nie uda ci się bardzo precyzyjnie opisać stanu poszkodowanego, to zobaczymy, w jakim jest stanie na miejscu. Natomiast, żeby na to miejsce trafić, musimy mieć dokładne wskazówki dojazdu. To nie zawsze jest takie oczywiste. Jeżeli nie wiesz, gdzie jesteś, bo jesteś na przykład na trasie, postaraj się to po prostu opowiedzieć. Jedziesz przecież jakąś drogą skądś, dokądś jesteś, pomiędzy jakimiś miastami, może pomiędzy jakimiś punktami orientacyjnymi, może znasz numer drogi, może pamiętasz, co przed chwilą minąłeś, jaką miejscowość, jaką stację, jaki charakterystyczny punkt. Na przejazdach kolejowych, gdyby tam doszło do zdarzenia, są oznaczenia i numeracje, które bardzo ułatwiają i tu akurat rozwiązują problem precyzyjnego określenia miejsca. I na ten temat nagrałam materiał w zeszłym roku. On cały czas jest dostępny zarówno na naszym kanale YouTube, jak i na Facebooku w zakładce Filmy i serdecznie zachęcam, żeby tam go zobaczyć. Natomiast dzisiaj jeszcze dwa słowa o tym, jak wspomóc się słupkami przy drodze, na których też przecież są oznaczenia, co które znaczy. Dwa słowa o tym. Jeżeli znajdziesz się w miejscu, gdzie nie będziesz w stanie podać dokładnego adresu, będziesz na drodze, w szczerym polu, w lesie, to możesz wykorzystać do tego słupek pikietażowy. Na nim są trzy cyfry, które warto zapamiętać, co znaczą. Numer drogi, pełny kilometr i metr tego kilometra, na którym się znajdujemy. Trochę więcej na ten temat mówię w innym materiale, on już jest dostępny na naszej platformie. Dzwoniąc na numer 112, pamiętaj też zawsze, żeby podać liczbę poszkodowanych. Jedna karetka zabierze jednego poszkodowanego, dlatego jeżeli na miejscu zdarzenia, na przykład wypadku komunikacyjnego, jest takich osób więcej, to pamiętaj, żeby o tym również powiedzieć dyspozytorowi.